pracodawcy często przed świętami obdarowują swoich pracowników drobnymi prezentami z logo firmy. No i mają problem, czy wydatki na zakup takich prezentów stanowią koszty uzyskania przychodów w firmie i czy taki prezent jest po stronie pracownika opodatkowany i oskładkowany. Logo firmy, drobny prezent kojarzy nam się zawsze z wydatkami w ramach reklamy, przy czym no, firma reklamy nie prowadzi wobec osób wewnątrz, mam tutaj na uwadze pracowników, tylko reklama jest prowadzona wobec osób z zewnątrz i na zewnątrz firmy. Stąd też no, nie reklamujemy się wobec własnych pracowników, stąd też moim zdaniem wydatki na takie prezenty przekazane z logo firmy na rzecz pracowników no, mogłyby być uznane za koszty uzyskania przychodów, ale nie w ramach reklamy, tylko w ramach takich ogólnych kosztów związanych ze świadczeniami pracowniczymi. Po stronie pracownika niewątpliwie każdy prezent bez względu na wartość będzie stanowił przychód do opodatkowania i do składkowania, ponieważ składki będą tutaj naliczone z tego powodu, iż prezent ten nie jest finansowany z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, tylko ze środków obrotowych, a takiego wyłączenia rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad podstawy wymiaru nie przewiduje. Inaczej byłoby, gdyby firma drobny upominek, drobny prezent z logo firmy przekazała osobie z zewnątrz. Wtedy zgodnie z przepisami podatku dochodowego, jeżeli jednorazowa wartość prezentu nie przekracza 100 zł, jest on zwolniony z podatku dochodowego. Natomiast w przypadku przekazania takiego upominku pracownikowi niestety nie korzysta ten upominek bez względu na wartość ze zwolnienia podatkowego. Jest on w całości przychodem pracownika podlegającym opodatkowaniu i oskładkowaniu.